ciągle czytam, wiesz, że jesteś młodym Jamesem Deanem polskim i to chyba się wzięło z tej roli z Yumy, takie mam wrażenie. Co takiego jest w tej postaci twoim zdaniem, że tak jesteś porównywany? Z tego powodu to w ogóle porównanie powstało, że właśnie Piotr Mularuk, czyli reżyser filmu Yuma, gdzieś tam razem doszliśmy do takiej koncepcji na bohatera, że to ma być taki jakby taki bohater jak James Dean, więc to jest tylko na zasadzie pewnego konceptu. Jakby prześledzić jakby fabularnie tę historię, to jest to taki chłopak z raczej ubogich kręgów, czy ubogiej rodziny, który z zachodniej ściany naszego kraju, granicy, przy granicy mieszka, który jakby marzy o jakby gdzieś tam lepszym bycie, na zasadzie oczywiście materialnym, ale też nie tylko. Każde narzędzie do tego, żeby do tego doszło, żeby było lepiej, jest dobre. Nawet kradzież ze strony właśnie niemieckiej i zaczyna kraść najpierw na małą, potem na szerszą skalę ze swoimi też kolegami i walczy o ten lepszy byt. No. Zyga jest wzorowany na autentycznym bohaterze, autentycznym człowieku, który miał swoje perypetie wtedy z prawem, ale to zupełnie inaczej się skończyło i też myślę sobie, że film jest jakby nie paradokumentalnym filmem fabularnym, tylko raczej odchodzimy od realizmu. Czy masz jakieś takie autorytety filmowe i w ogóle czy uważasz, że to jest potrzebne? A jak się ma do kogo, na kogo patrzeć i kogo podglądać, to się ma od kogo uczyć. No. Czy to w życiu, czy jakby od takich autorytetów. A autorytetami dla mnie są osobowości wielkie, jakby, które się zapisały w kulturze jakby kina, no, w tej sztuce. Mhm. Czyli jeżeli chodzi o nazwiska, to właśnie James Dean, to jest, czy Robert De Niro, czy Marlon Brando, czy to są takie nazwiska, które staram się wszystkie filmy zobaczyć i to nie raz, żeby zrozumieć jakby co to jest za człowiek. Nie? I nie wiem, no mi to jest, ja to po prostu lubię, więc się nie zastanawiam, czy mi to jest potrzebne. No. Sukces Sali Samobójców pokazuje moim zdaniem, że bardzo potrzebne są filmy o bardzo młodych ludziach, którzy są tam traktowani tak po partnersku, nie, że są pouczani, tylko tak jakby się mówi ich językiem. Masz takie wrażenie po spotkaniach z widzami? Wydaje mi się też, że jakby młodzi ludzie, czy to w liceach, czy w, nie wiem, w rodzinach, albo może ja mówię tylko jakby ze swoich doświadczeń, ale wydaje mi się, że nie do końca ten związek jest jakby partnerski, nie? Jak w szkole, w liceum, no rozmawiając o nauczycielem, masz wyciągnąć ręce z kieszeni, prawda, masz stać jakby prosto, z rodzicami też nie wolno niektórych rzeczy mówić, niektóre rzeczy wolno mówić, to wynika jakby z naszego wychowania, czy jakby takiej kultury, ale wydaje mi się, że to właśnie tworzy w dużym stopniu takie niepotrzebne jakieś bariery i dlatego młodzi ludzie się czują jakby pominięci, nie, trochę jakby się z nimi nie rozmawiało, o nich się nie rozmawiało. Mi się tak wydaje, że to się coś takiego dzieje w głowie, jak ja muszę stać prosto rozmawiając z nauczycielem i wyciągnąć ręce z kieszeni, to z gruntu rzeczy nie powiem mu, no po prostu nie powiem mu nic o sobie, no. Jeżeli on oczekuje ode mnie takiej postawy, to też znaczy, że nie chce mnie słuchać, prawda? Nie chce się o mnie niczego dowiedzieć. I uważam, że to jest jakby szkoda, bo starsi moim zdaniem naprawdę wiele mogą się nauczyć od jakby młodszych, a młodsi muszą się nauczyć tego, co starsi, żeby zrobić coś nowego, nie? I dlatego... Dlatego być może też to, że Janek jakby zwrócił uwagę właśnie na problem jakby młodzieży, czy na problem młodych ludzi i potraktował ich jakby serio, nie? Bo on, znaczy ten problem potraktował serio. Ich też. To jakby dużo ludzi to młodych to doceniło. No. Na czym się kierujesz przy wyborze roli? Najważniejsze chyba jest jakby dla mnie z tego mojego skromnego doświadczenia, bo ono też nie jest jakby, wiesz, żadne duże, nie, ale
ale moim zdaniem jest tak, że najważniejsze jest jakby ta intencja, wiesz, po co jest ten film, nie? Że jakby ten scenariusz, który jest jakby bardzo ważny, ale z niego już też czujesz jakby te intencje, jakby po co zrobić ten film, co tak naprawdę chce ktoś z tym czymś powiedzieć, nie? Czyli za tym też się kryje jakiś człowiek, w tym wypadku scenarzysta albo reżyser, który często pisze sam scenariusze do swojego filmu. A masz takie role, które byś też nie chciał zagrać? Nie mam takiego typu, aczkolwiek na pewno chciałbym jakby, wiesz, wyjść z samego siebie, no po prostu przekraczać jakby granice i czy to w moim przypadku, jak jestem introwertycznym, wiesz, cichym, spokojnym raczej gościem, który nie lubi, wiesz, robić za dużo szumu, czy to wtedy jest postać, która właśnie jest totalnie na odwrót, czyli jest jakby ekstrowertyczna i robi dużo szumu, to by na przykład chciałbym coś takiego zrobić dla samego jakby rozszerzania własnych granic, żeby zobaczyć, gdzie są, jakie możliwości, co tak mi się wydaje, że też przy każdym filmie się jakby poznajesz właśnie siebie jakby, nie, i swoje granice. Będziesz polskim Shooting Star na festiwalu w Berlinie, czyli będziemy się chwalić tobą jako wschodzącym talentem aktorskim kina. Jakie są twoje oczekiwania w związku z tym? Czy na przykład chciałbyś zagrać w jakiejś międzynarodowej produkcji większej? No wiesz, byłbym bardzo nieszczery, gdybym powiedział, że bym nie chciał, więc oczywiście, że bym chciał. I oczekiwania, no znaczy z oczekiwaniami to jest tak, nie, różnie, że lepiej ich nie mieć w ogóle, wiesz, bo można się rozczarować, więc myślę, że ja to traktuję jako tak zupełnie serio, jako po prostu jakby szansę, tak można by to najprościej nazwać, nie, możliwość czy szansę właśnie, że masz szansę spotkać jakichś tam ludzi, masz szansę się pokazać na jakimś, wiesz, w szerszym gronie. Wiesz, no ja mam 23 lata, ja mam na razie farta, że coś w ogóle robię, więc ciężko tutaj się stawiać w sytuacji takiej, że będę się wybierał sobie, jakie kino mi pozwoli, znaczy wiesz, na jakie ja sobie pozwolę kino, to nie do końca jest tak. Czy chcę się otworzyć na europejskie kino? Tak, no chcę, jeżeli, no musiałbym skłamać mówiąc, że nie. Nie wiem, czy mi się uda i tak dalej, ale chęci mam jakby jak największe, no.